Panowie, Fame nie byłby sobą, gdyby przy jubileuszowej gali nie zrobił czegoś ekstra. Fame 10 był pod znakiem złota, ale Fame 20 mamy coś jeszcze kilkukrotnie większego. Mamy 2 miliony złotych i te 2 miliony złotych, słuchajcie, są dzisiaj z nami. I słuchajcie... Albert, wiesz co masz robić? Dokładnie ta kupka pieniędzy zostanie rozdysponowana już w najbliższą sobotę na naszej Tauron Arenie. Oprócz pieniędzy jest jeszcze nagroda. Jeden pierścień dla zwycięzcy, który pozwoli mu rządzić swoją kategorią wagową. Jest to pierścień ze złota. Myślę, że chłopaki, wy powinniście bardziej o nim opowiedzieć, bo ja się słabo znam na biżuterii. A co to za próba? Wszystkie, każda. Ja się nie znam, więc wiesz, nie, 5, 8, ale 5, podobno drogi. Nie? Jest to piękny sygnet Fame'u. Jest on wzorowany, powiedzmy, kurwa. Tutaj jest tak, 1,5–2 miliony złotych, tak? Tak. Katuce. Czyli, jak dobrze rozumiem, dostaniemy kasę w gotówce i nie będziemy musieli płacić podatku, płaci go Fame, tak? To jest pytanie do włodarzy. Dobrze to zrozumiałem? Właśnie, nie, to było nielegalne. Jest to ciekawe pytanie. Bo jak to jest, że Budda na przykład robiąc takie losowanie płaci podatek za wygranych? A my z 1,5 miliona, nawet jak jesteś na liniówce, to 360 tysięcy trzeba oddać do podatkowego. Czyli Fame spłaca podatek, tak? Czyli Fame spłaca podatek, tak? Dobrze zrozumiałem? Na to wychodzi. Dobrze wyłudził, dobrze wyłudził. Panowie, aby odpowiedzieć wam na to pytanie, będę musiał zasięgnąć informacji od Rafała Pasternaka i no bo myślę, jak tak głośno jest mówione, półtora... Mnie o tym poinformuje. Albo bardziej oddziału naszego księgi. Czyli chuj, zapomnij! Tak. Chuj z tego! Słuchajcie, Filipek, ty na wywiadzie po bitwie o południe byłeś no trochę, nie wiem czy to dobre słowo, zażenowany tym, jak się zachował Amadeusz i uważasz, że to było bardzo słabe zachowanie. Czy możesz powiedzieć, jak bardzo Amadeusz swoim zachowaniem na bitwie stracił w twoich oczach? Jakby uważam, że to było żenujące zachowanie, ale poniekąd wypromował też tą bitwę tym zachowaniem, więc koniec końców i tak to trochę wyszło organizatorowi na plus. To jak on się z tym czuje, no to jest w sumie kwestia jego moralności i tyle. Amadeusz, czemu już byłeś na miejscu, a finalnie zdecydowałeś odjechać? Powiem ci szczerze, że nie było ani w grze dużych pieniędzy, ani mi się za specjalnie chciało. Wystarczy, że dostałem informację, która zepsuła mi humor, miała być to dla mnie zabawa, a jak wiadomo, już nowy król federacji, już niedługo, robi co chce, gdzie chce. No i stwierdziłem sobie, że nie chce mi się po prostu, nie miałem humoru, więc mówię, pakuję walizę i wychodzę. Nie do końca też pasowała mi tam jakby atmosfera, dlatego powiedziałem, że no mogę przeprosić innych uczestników i organizatorów, bo w miarę się postarali. Nie był to mój klimat, tyle no. Nikomu się też krzywda nie stała, więc wydaje mi się, że nie ma co mi tutaj jechać. Podczas wywiadów, po ostatnim programie Kate Special, mówiłeś, że wiewiór powinien cię przeprosić. Za co on powinien cię przeprosić według ciebie? To jaki jest wiewiór, część ludzi wie, część nie wie, no ale żeby z ust takiego łachmyty padały jakiekolwiek słowa o mojej matce dziecka, no to nie wypada, żeby taka łajza kurwa się w ogóle... A co dokładnie tutaj tylko powiedział? Widzisz, właśnie o tym mówię, łachmyta, już się wpierdzielasz słowo, kultury cię nie nauczyli. Nic nie mówiłem o tobie, ale dobra, dokąd? No i to, że on już jest... inaczej, to już wasza bardziej jest wina, że nie zrobiliście mu badań lekarskich. On jest na tyle upośledzony, że mówiąc o mnie i o mojej byłej partnerce, nie rozumie, że o niej mówił. No jak mówisz, że o niej nie mówił, to debil jest. No co mogę więcej wytłumaczyć, no. Mówiłem o niej, mówiłem o tobie bezpośrednio. To, że ona mogła oberwać pośrednio, to już jest inna kwestia. Co do tej sytuacji? Ale nie chciałbym w ogóle już dalej ciągnąć tego tematu i tych innych tematów, dlatego że po prostu na ostatnim Cage'u Ferrari jakby się uspokoił trochę. Ja mu tego nigdy nie wybaczę, tych słów, które on powiedział na moją dziewczynę, ale po prostu, żeby dla dobra mojej dziewczyny, żeby nie musiała znów słuchać tych oszczerstw i tak dalej, nie chciałbym już tego ciągnąć, chciałbym po prostu teraz jakby to wyciszyć. Oczywiście ktoś może pomyśleć sobie, że w tym momencie jestem p***dą, że on mówi takie rzeczy, a ja chcę to wyciszyć, ale ważniejsze dla mnie jest to, niż że ludzie pomyślą, że jestem p***dą, ważniejsze jest dobro mojej dziewczyny i bardziej niż na moim wizerunku zależy mi na zdrowiu psychicznym mojej dziewczyny, dlatego po prostu już bym nie chciał o tym mówić. Właśnie a propos tego ciągnięcia, to ja chciałem w zasadzie wiewióra i jego dziewczynę przeprosić, bo być może źle zinterpretowałem jej słowa. Tak mi się wydaje, że źle zinterpretowałem jej słowa, także przepraszam. No takiego... To zaskoczyłeś mnie teraz. Tak, my też się... Ale jednak powiedziałeś już tyle razy w necie, wiesz, to wybrzmiało, nie? Mocno. No wiesz, to może odniosę się do tych słów, nie? Fajnie było, jakbyś mi też nie przerywał, no bo jak byłem z nią na uboczu, tak, no i sobie rozmawialiśmy, to powiedziała pewne słowa, które źle zinterpretowałem. Więc interpretację pozostawiam wam, tobie, a mianowicie brzmiały one w ten sposób. Robię najlepszą laskę na świecie. Ty kurwo, więc mogłem
Oczywiście. Ja p***ole, już przepraszałeś. Mogłem, ale... A teraz p***ole już mogłem to źle zinterpretować, tak? Tak? Wydawało mi się, chyba, chłopie, co ty że jest oferta. Wydawało mi się, że jest oferta. Już, ale kurwa, wiecie... przepraszałeś. Już myślałem, że k***a jest... Ale wiecie, jaki jest tutaj błąd logiczny? Że on będzie ten... Nie? A nie do swojej kobiety, że padły słowa. Nie ma szans, żeby takie słowa padły. Masz troszeczkę wspólnego z Arusiem. W zasadzie jesteście jak takie odbicie lustrzane. Jednak muszę tutaj zaznaczyć, że Arek trochę tam zniszczył życie swojej kobiecie, ale ona jest Bogu ducha winna, a ty tak naciągałeś swoją kobietę, kurwa, że nie kontrolowała swoich emocji. Zamknij, kurwa, ale dobra. Nie, czyli nie była... Nie mów nic, kurwa, o mojej dziewczynie, bo kurwa, a ty o mojej możesz, szmaciarzu, za to. Ja, ci, ja nie mówiłem posłuchaj nic mnie o twojej dziewczynie. Posłuchaj tylko mnie, o tobie. Kobieto. Mówiłem, że to ty coś zrobiłeś, coś wyciągnąłem prywatę, gnoju, ale nie, uderza, nie uderzałem powiem, bezpośrednio w swoją dziewczynę. Chciałeś, to masz. Do swoich ust padły słowa o mojej rodzinie, wypowiedziałeś nic się o matce nie mojego dziecka, więc będę tańczył na twoim grobie. Mówiłem o tobie, za to, że dotknąłeś moją rodzinę, a nie, że o nie. Wskazuję cię w oktagonie na śmierć. Nie powiedziałem mojego słowa. Sam ją naciąłeś, że jeszcze nie kontrolowała. Mato, a to, że chciała... Ale dostałem w łeb, ja pierdolę. Dwóch naraz, kurwa! Dzięki, Wiewiór. Wardenga już te wyrwał. Nie, nie, ja jestem... No i to? Zamiast mnie szanować, bo ja mam szacunek do siebie i z szacunku do siebie jakiejś brzydkiej dziewczynce nie podałem do pyska. Dobra, panowie. Dałem. Stop. Panowie, ja, myślę, że nie wciągajmy w ja, to rodziny. Sorry. Ale ja, kurwa, siebie szanuję i byle komu nie podaję. I z szacunku do ciebie oczywiście jej nie podałem. Ale tego szacunku pozbawiła cię twoja kobieta, więc miej pretensje do niej. Ja lubię się bawić... Skupmy się na turnieju. Ja lubię się bawić na różne sposoby, ale od mojej dziewczyny się odpierdol. Ale ty mówisz o zabawie, to ona się chciała bawić, kurwa. Amadi Wiewiór. Od mojej dziewczyny się odpierdol i o niej, kurwa, nic nie mów. Amadi Wiewiór. To jest nieprawda i wszystko... Przysięgam, że to prawda. Na wariograf mogę iść. Amadi. Ty byś nie rzucał, jakby takie rzeczy o twojej dziewczynie mówił? Nie, bo o mojej rodzinie to można jechać, kurwa. Nie, można mówiłeś o twojej rodzinie. Nic o twojej rodzinie mówiłem. Skazuję cię na śmierć. Tylko o tobie, kurwa. Panowie, przyjebałeś się, przyjebał się do mnie twój stary, to jebać ciebie, jebać twojego starego. Ty śpa to pierdolona, kurwa. Tyle, jesteś jebaną kurwą, rozumiesz? Dobra, panowie, wydaje mi się, chłopaki, skupmy się na osobach, które tak, są tak, tutaj. Zostawmy rodzinę, zostawmy matki, zostawmy ojców i zostawmy dziewczyny w spokoju. Zostawmy i te osoby trzecie, dokładnie. Nie mogą nawet. Dałem mu szansę przeprosić. Nie przeprosiłeś, to kurwa, żyj sobie z tym sam. Ja mogę pierdolnąć tutaj te dwie bańki szybciej, bez podatku, kurwa. A to chyba fake cash jest, tak mi się wydaje. Tak trochę jakby wygląda, ale chyba, że są tak dokładnie ułożone. No chyba by fame nie... Nie, to fake jest, mi się wydaje. Wojtek, to prawdziwe pieniądze? Pieniądze przyjdą przelewem. I zepsuł całą sprawę. A z podatkiem. Ja myślę, że jeżeli między chłopakami są takie emocje, to może warto zrobić między Ferrarim a Wiewiórem face to face. Dostał tym mikrofonem i nic nie pomogło, nie? Może to jednak był zły pomysł. Ty możesz, kurwa, moją rodzinę obrażać? Sty, kurwa, synie największej p***y w historii Freak Fightów. Jaki ojciec, taki syn, dwie pokraki. Prosiłbym już, Amadeusz, żebyś nie wjeżdżał na rogę. Serio, dobra, panowie, Maksiu, bo to się nam nie uda. Maksiu, uspokój się, proszę cię. Maksiu, weź mikrofon, jeżeli chcesz odpowiedzieć. Maksu, ale prosiłbym, weź mikrofon, chłopaki, weź żeby już nie było wjazdów na rodzinę. Nie chcę nic powiedzieć, kurwa. Nie chcę nic powiedzieć. Chcę mu zajebać, kurwa. Ja mówiłem wcześniej, że dostaniesz w łeb, więc to nie jest... Ja nie będę rzucał, nie będę rzucał. On już dostał listwę. Nie niech będę, się uwali kurwa, na pizdę, nie mrugnie. Dobra, panowie, to siadamy na miejsca. Mi się po prostu szkoda Maxa zrobiło. Ja sobie pomyślałem, że... Ale Maxowi będzie ciebie szkoda po walce, także Krysia, weź, lepiej się nie wpierdalaj, wiesz. Już mogę więcej dodać. Ja bym... Max, chciałbym ciebie przeprosić. To może to był mój pomysł na tego face-to-face'a. Myślałem, że już ty tak lubisz, dobra. Nie, lubisz się zakładać po pieniążki. Żałuję, że ja pierwszy nie zdążyłem. To dawaj, dziewczynę Wiewióra się zakładamy. Nie. Nie rób takich rzeczy, nie mów tak. Dobrze, panowie. Znaczy, panowie, właśnie. O mojej rodzinie może mówić? Ale już, Mordo, słuchaj, ale nie mówiłem nic o twojej rodzinie. A czy Wojtku możemy podać, jacy to są jokerzy? Proszę. Hubercie? To może Bogzal?
Ja bym nie podawał jeszcze jokerów. To jest, nie, ale nie, serio, ale to jeszcze nie jest ten moment. Jego Kubiszyn jako joker. Nie? Generalnie rzecz biorąc, joker będzie pokazany tylko w momencie, jak ktoś nie zrobi wagi, nie? Nie musimy tego teraz pokazywać. W każdym razie też są bardzo przygotowani. Dobrze, to ja, żeby dobrze może troszeczkę rozwiać, to wiem, że jeden z jokerów ma bardzo potężne kolana. Jeśli one wejdą, to mogą naprawdę siać spustoszenie. Ja mogę zapierdolić tylko anegdotkę? No to szybko. Nie, bo ostatnio była okropna afera, kurwa, związana z Popkiem, a Maksiu to jest idealne imię dla psa i właśnie chciałem spytać Maksa, czy to on nie był tym psem, którego Popek bił chuj po ryju. Ty jesteś jebanym psem, którego zaraz rozbiję, kurwa. Chodź, może daleko nie masz, dobra, chodź. Dobra, do nogi. Wyjebane, kurwa, do nóżki. Sobie pierdolić. Myślisz, że co? Że mnie to rusza, kurwa, to ci pierdolenie? Wymyślisz, kurwa, sobie pies, chodź. Stary chłop. Dawaj pod stół. Dobra, czekoladą to jeszcze możesz rzucać. Tylko ale nie uważaj, kurwa, bo jak Josefa trafisz, to zaraz będziesz miał poprawione z drugiej, chłopie. Chcesz pokonać Amadeusza jeszcze przed czasem. A nie, jeszcze przed czasem myślę, że nie siądzie, ale w trzeciej minucie walki on już będzie wiedział, że nie tędy droga, że już nie ma odwrotu. Bo właśnie o to chodzi, że chodzą takie słuchy, że ty bardzo analizujesz każdą walkę, że masz wszystkie zgrane w jakiejś bardzo dobrej jakości i na każdego masz folder z tym, jakiej on używa techniki walki, że będziesz najlepiej przygotowany merytorycznie. Czy to jest prawda? I podobno masz nawet Excela z ich ulubionymi technikami. Tak, bo ogólnie ja podszedłem do tego turnieju tak, że mówię, jeżeli mam do tego podejść, no to zacząłem to robić od samego początku, no i wygrać taki turniej. Nie wiem, czy oni podchodzą do tego lajtowo, czy nie, ale trzeba jak po najniższej linii oporu, czyli jak najmniej dostać, a jak najwięcej zadać. A żeby to zrobić, to trzeba mieć wszystkich opanowanych do perfekcji, więc no trzeba by być głupim, żeby iść się bić trzy razy na przykład jednego wieczoru i nie zobaczyć w ogóle z kim się bijesz. I ufać trenerowi, że jak on ci na tarczy coś każe robić, to wygrasz tym walkę. Nie, no bo jeżeli tego nie zrobisz setki razy, no to, no nie wiem, ja mam takie podejście. Wolę zrobić wszystko, co mogę zrobić, niż zrobić trochę, a później pluć sobie w ryj. Ja mam też pytanie chyba do włodarzy, to będzie najlepiej zadać je. Co jeśli, przypuśćmy, wygra Joseph, ale się okaże po walce, że doznał kontuzji i lekarze go nie chcą dopuścić? Czy wtedy też jakoś wchodzi Joker, czy po prostu osoba, która miała w półfinale walczyć z Josephem, chodzi automatycznie do finału? Jak to będzie wyglądało? Wtedy przegrany wchodzi. Aha, wtedy, mimo że Joseph wygrał walkę, ale doznał kontuzji, to wchodzi osoba, dokładnie, która tak z nim przegrała. Okej, rozumiem. To jest chyba uczciwe, bo Joker wszedłby świeży, no nie? Także... Mhm. Ale wolałem dopytać. A ja mam pytanie. Dobrze. Ogólnie Joker wchodzi tylko i wyłącznie do początkowych faz walki. No bo tak jak powiedziałeś zresztą, bezsensowne byłoby wprowadzanie zdrowego, pełnego, kurwa, tak, werwy zawodnika w połowie walki. To jest bez sensu, nie? Ja mam pytanie, jeśli wygram półfinał, ale nie mogę wejść do walki, to mam pół miliona czy nie? Masz. Dobra, ale w takim razie zawodnik, który wejdzie za mnie do walki, przegra ten finał, to on nie ma pół miliona, tak? Nie ma nic. Ale jeśli on wygra, to ile dostanie? Ma szansę wygrać milion. Milion, nie półtora. Tak jest. Okay. Kolejny pół jest dla tej drugiej osoby, no nie? Wtedy. Tak. Czyli jak wygrywasz dwie walki, masz gwarantowane po prostu. Areczku, fajnie, że przemówiłeś. Może teraz do ciebie przyjdziemy. Właśnie teraz, jeszcze zanim przejdziemy do Arka, to mamy pytanie od naszego widza. Siemano, dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Will. Mam pytanie do Josepha Bratana. Ja i ty, Bentley, GT Continental. Zakupy na innych kontynentach. Josef Mordko, opowiesz nam, jak wygląda twoja relacja? Cześć. Powiesz, jak wygląda twoja relacja z Malikiem Montaną? Jak moja relacja wygląda z Malikiem Montaną? Normalnie, tak jak wyglądała przedtem. Kurwa, chłopie, co ty pierdolisz, kurwa? Nikt się z tobą nie trzyma, każdy się od ciebie odwrócił. Co ty pierdolisz, że normalnie? Ty. Każdego, kurwa, w chuja zrobiłeś kasztanie i będziesz mówić, że normalnie? Ty, ten teraz wyszedł. Plujesz się, kurwa. Chodź tu, chodź tu, kurwa. Chodź tu. Oj, oj, oj. Chodź. Mato, ty, kurwa. Czekaj, daj mi mikrofon. Chodź. Kurwa, daj mi mikrofon. Daj dokończyć. To mówi, kurwa, lamus, który własną rodzinę okrada? Tak, do kasztanie, ty, kurwa, bity, to ty zostałeś odpulony. Masz nowe hobby, nawet, kurwa, przytulasz się z dupeczkami w weekend Instagrama i pierdalasz dupę ziomalom. Jesteś kasztanem, pecie. Nawet wytwórni, kurwa, człowieku, mówią, że jesteś, ty, kurwa, masz problem. Jesteś, kurwa, jesteś bitą pałą, rozumiesz? Dobrze, to? Że wiem, gdzie, kurwa, mieszkasz i ci, kurwa, zobaczyć, że cię, kurwa, złapie. Tutaj, jak się nie no to dawaj, chodź, a nie chodź do mikrofonu. Włącz mikrofon. Tak samo jak, kurwa, wziąłeś dupy, samochód i co, kurwa, ja za paliwo płaciłem, taki się zarobas. Tylko na telewizji. Brat Patrycji Kazadis, kurwa, jesteś i hajsu nie ma. Czuchy jej krat, żeby, kurwa, na ćpanie mieć. Kurwa. Dobra, o, dobra. Mamy małą Alberto, a tym kolegą. Da się, ty, kurwa. Elo. Dobra. Chodź, kurwa, wyjdź. Bardzo prosimy o ochronę. Kurwa, nie masz, i tak masz już u mnie lepca, ty, kurwa, ruro. Bardzo prosimy o ochronę, o ogarnięcie sytuacji, tak. A teraz przejdźmy do Arka. Wyprowadzić tego peta, czekajcie, kurwa. Chwilę, bo tutaj mamy peta. Alberto Hancho.
Petem i kurwa jesteś, petem, kurwa, i to nawet twoja rodzina by była w stanie powiedzieć. Dobrze. Także kurwa, pamiętaj, że się kurwa zobaczymy. Józef. Jak dla mnie wjeżdżanie sobie na dziewczyny, na rodziny, to jest niefajne i chujowo się tego słuchało po prostu. Rzadko Arek mówi coś mądrego, ale jak powie. A tym razem, wiesz, ogólnie to ja się skupiam na treningu, na wygraniu tego turnieju, bo to jest jedyna rzecz, którą mogę udowodnić tutaj coś, wygrywając ten turniej. Ja od siebie mogę zagwarantować wiewiór, że znokautuję Ferrariego, jeżeli wygra oczywiście z spokojnie Krychą. Zrobię to sam. No ale jak coś, to ja też jedyne, co możesz zrobić, to odpaść i będzie jednego a mniej albo się poczęstować, kurwa, talerzykiem. Dobra, weź i to najlepiej stąd wypierdala już, naprawdę. A co powiedziałem nie tak? A wszystko, kurwa. Pochwalili się teraz tym na Instagramie. Ja wszystko, jak kurwa, powiedziałeś, wszystko, strzane. Kurwa, powiedziałeś nie tak. O, wszystko jest nie tak. Tam to jest nieprawda, Ty jesteś, kurwa, największym nie taktem, kurwa, w swoim życiu, wiesz, rozumiesz? Czego ty, imbecylu, nie rozumiesz? Że ty pierwszy dotknąłeś mojej rodziny. Nie dotknąłem twojej rodziny. Będę tańczył na twoim grobie. Ty sobie, kurwa, wmówiłeś to. Znalazłeś wymówkę, żeby mnie w tak podły sposób zaatakować. Nie dotknąłem twojej rodziny, ty sobie wmówiłeś to. Panowie, to wszystkich właśnie chujos, kurwa, które tego nie rozumieją. Temat. Jak ktoś dotyka twoją rodzinę, to ale ja nie dotknąłem twojej rodziny. A co się wpierdalasz w nie swoje sprawy? Mówisz, kurwa, kto kogo zdradzał, czy coś takiego? Ej, dobra, nie jestem. I tak dalej. Okej, okay, wyciągnąłem prywatę. To jest matka dziecka. Wyciągnąłem prywatę. Kuj się wpierdalasz. Ale zrobiłem to dlatego, że po pierwsze najpierw ty wyciągnąłeś na swoją patologiczną rodzinę. Po drugie, ty wyciągałeś na ten cule też w chuj prywaty, uderzyłeś prywatne jego życie, więc skoro ty możesz... Dlaczego? Ty możesz, dlaczego? To na ciebie już nie można. Bo ty widzisz... patrz, jedno słowo. Ja nagrałem film na tańcule, a jedyne, co ten z tego filmu zrozumiał, to zdrady. A tam nie chodziło o zdrady, tylko uśpiewanie lasek. I ty jesteś stary, ale przykładem. To są znowu pomówienia. Sugerujesz. Czekaj, czy ty sugerujesz? Kurwa, mówi taki słów. Kurwa, nie mogę się powstrzymać. Maksymilian, powinien się obronić. Amadeusz, czy sugerujesz, że ja podawałem komuś bez wiedzy jego jakieś substancje? Powiedz, tak czy nie? Jeszcze raz. Czy sugerujesz, że ja podawałem komuś jakieś substancje? Ja sugeruję to, co było napisane, kurwa, widziałeś film, jest porobiona, więc light, stary, co mam... Ale czy ty sugerujesz, że ja komuś coś podawałem? Powiedz, tak albo nie? Spytać możesz, wiedzieć i musisz, chuj cię to obchodzi. No właśnie, Arek, bo ja wiem, do czego ty pijesz. Kurwa, ciągnął. Arku, ty pijesz do tego, że ty już tak tego nie zostawiasz i chyba nawet... Tak, nie, stary, to wiesz, to po prostu się będą... Widzisz, jak karma wraca, na Gali Fame 10 śmiałeś się... Z Mateusza świętej pamięci śmiałeś się, że pozew cywilny ci złożył. Tak się śmiałeś i widzisz, a teraz sam składasz ludziom pozew. Widzisz, jak karma wraca? Wymaskowałem cię po prostu, bo jesteś a nie człowiekiem. Ten ma lepsze serce. Ten ma lepsze serce, tylko jest głupi. Głupi, dlatego dałem temu idiocie szansę przeprosić. Bo... Dobra, weź, kurwa, zamknij ryj. Udawałeś, kurwa. Udawałeś, kurwa. Reprezentujesz. Ty potrafisz tylko obniżać do tego. Moją rodzinę, jesteś dojechany. Nie zaatakowałem twojej rodziny. Nie zrobiłem tego, kurwa. Powiedziałem tylko na ciebie. Na ciebie. To... Tego nie rozumiesz. Okej, okay, mówiłem, że pośrednio, w jakiś sposób pośrednio mogła twoja była dziewczyna oberwać, ale zupełnie, zupełnie czym innym jest, że ona mogła oberwać pośrednio, że bezpośrednio atakujesz moją dziewczynę. I to właśnie temat, ja mówiłem prawdę, a ty, kurwa, pierdolisz. Dobra, dawaj ją, dajmy się, Maksywę kiełbasa, kurwa. Wiewiór. Arku, ja bym dawaj chciał, kiełbasę żebyś... tutaj. Poczekajcie Arko, chwilę, Amadi. Automat do lodów, kurwa. Amadi, uporządkujmy to, wszystko. To były jej słowa, co ja mam powiedzieć? Amadi. Ale mogę zacytować? Robię Amadi. Najlepszą lampę, zaleczu. To mam zostawić. Zostawmy już osoby trzecie, skupmy pierdol, się teraz dostajesz taki, kurwa, zawodnika, którzy są przy stole. Kurwa, tak, dotknij jeszcze raz mojej rodziny, albo się wypowiedz. Będziesz przez słomkę, kurwa, Amadi, skupmy się na osobach, które są bo przy stole, też, dobra? Kurwa, pozwalacie, kurwa, innym ludziom się wypowiadać na czyjeś Amadi, rodziny. Ale już zróbmy, że bez tych dziewczyn. Ale wiesz, część ludzi sobie pomyśli, że ja jestem zły, że ja się przypierdalam. W życiu bym się nie wypowiedział o czyjejś rodzinie. Ale jak ta, kurwa, albo ta, kurwa, się wypowiadają mojej, to jest dobrze. Kiedy ja się wypowiadałem o twojej rodzinie, mój drogi? Bo ty znowu coś pierdolisz. Ty, kurwa, tymi oślizgłymi mackami to żeś dużo zrobił, nie pierdolone. To on ty jest tobie aniołem, tylko ty. A ty jesteś przebiegłą, kurwa. Ty jesteś przebiegłą, kurwa. Ochłoń, widzę, że dlatego twoja kariera jest korki. Skończona. Zawsze chciałeś być lubiany, ale ludzie cię przejrzeli, stary. A zobacz, to masz
po walce ze mną wypisane na twarzy. Stary... Mój czas dobiegł końca, moje marzenia prysły. Widzę, że presja już ci dochodzi, mój drogi. Arku, presję to kurwa, jak z nim dostaniesz walkę, to dopiero... Arku, pojawił się tutaj temat pozwów i też o tym wspominałeś u Szalonego Reportera. Czy ty zamierzasz pozwać Natana? Zobaczymy. Kurde, no wiesz, bo to kurwa każdego by trzeba było pozywać tak naprawdę. Albo, bo federacja pozwala na to, żeby oni sobie mogli wykorzystywać waszą platformę do pomówień, do mówienia o takich rzeczach. Czy to Kasiusz też powtórzył, czy właśnie Natan. Powoli mnie to zaczyna wkurwiać, bo na przykład jak była taka sytuacja, że Polak pomówił wiewióra, to od razu kary i wszystko, ale jak mnie pomawiają, to już nie ma kar, kurwa. No jak chcesz, to mnie pozywaj, bo nie będziesz pierwszym ćpunem, który mnie pozywa, więc zapraszam. Możesz mnie pozywać, kurwa, już miałem tyle spraw z takimi ćpunami, więc sobie radzę. Spokojnie, nawet prawnika nie wezmę, będę sam cię bronił. Bardzo dobrze, bardzo także mnie zapraszam. Zapraszam, zobaczymy. Kurwa. Jebane. I mogę i też następny, widzę, że wy możecie sobie piątkę z Ferrari, bo wy tylko tyle umiecie. Jak tu się ktoś boi, to tak, z tych materiałów, co Amadeusz wtedy wrzucał, to tam było w wiadomościach, że twoja dziewczyna mówiła, że ona już nie chce. Ale moja dziewczyna mówiła też również... I się nie boję tego powiedzieć, pozywaj, kurwo, nie jebane. Zapraszam cię do sądu, kurwa, i cię zatem się pozywam. Zatem się pozywam, moi drogi. No to pozywaj, kurwo, jebane. No i klaszczę mu drugi, którzy macie. Wy macie tyle samo tego do powiedzenia, to jest wasz poziom. Kurwa, z wami nie ma żadnej rozmowy. My mamy chociaż coś stary, do powiedzenia. Chłopie, ja nawet naczytany jestem bardziej elokwentny niż ty. Jak ty się wypowiadasz w ogóle? Masz popatrz. Taki kurwa kupi. To mówi koleś, samych jak Wardęga, to mówi koleś, który za donaty. Reporter wrzucił kurwa ujęcie, jak ten zawiechę łapie na wywiadzie. Kurwa i jego przyjaciel. Chłopie, to jest w ogóle przerobię. Tak, jesteście ćpuny jebane, każdy każdego wsypuje, jebane ćpuny kurwa. I to mówi gościu, który za donaty najebany żygał na transmisję. Stary, pokaż mi. Jesteś tak słaby, że szkoda gadać. No pokaż. Ty jesteś chłopie w garniturze, się jakimś ubierasz, ty wyglądasz, kim ty kurwa jesteś? Patrz jak ty się zachowujesz. No Casio, król śmiecił jebane. Chłopie, jaki ty jesteś król, chyba królik. Stary, tutaj jesteś u mnie teraz. Ja tutaj jestem bardziej kurwa niż ty. Człowieku, jesteś kim ty jesteś? Kurwa tam jedynie. No i co, darta płyta alkoholiku. Szalonego swojego przyjaciela pokazuje, jak kurwa zawiechę. Złapałeś, bo pewnie przed programem... Chcesz normalnie się wypowiedzieć w jakiś sposób normalny, a nie drzeć mordę tylko? No a powiedz mi, jak wygląda w ogóle, kurwa, twój problem z alkoholem? Dalej pijesz, napierdalasz? A ja miałem problem? No miałeś. I jak on się... No i co, i poradziłeś sobie? Powiedz mi, tak? Jak niby miałem problem z alkoholem? No nadużywałeś go. Czy to Warszaw Shore, czy swoje transmisje najebane, narąbane? Ile znaczy nadużywanie? No znaczy to, że... No, to, że jesteś kurwą jebaną i mówisz, że jesteś jakiś... No i to znaczy, że miałeś ojca alkoholika? To ja miałem również ojca alkoholika. Mamę miałem. I kiedyś przed śmiercią mu powiedziałem, że zacznę chlać i mu pokażę, że zostawię, wiesz? I kurwa, a ty jesteś p***ą jebaną, bo w każdym wywiadzie DDA jestem, kurwa. Jesteś stary, jeżeli masz do tego problem, to ja bardzo mi przykro, bo w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy ma ten problem. Nie wierzę w to, że kurwa z góry ktoś widzi, ale jeżeli tak jest, to jest ze mnie dumny, bo mu pokazałem, że kurwa, zacząłem chlać specjalnie i pokazałem, że o, tak obstryknę i sobie rzucę. Jarzysz, a ty jesteś jebaną kurwą, ćpem, który ma problem z alkoholem i z ćpaniem jebana dziwo. Panowie! No i wiesz, to jest twój poziom, Na szczęście, stary, trzymaj kciuki za mnie, na razie nie pijaj, nie ćpam, chcesz jeszcze jakieś pytanie zadać, kurwo? Ale czemu tak do mnie mówisz? Czemu mnie tak wyzywasz, stary? Przed chwilą powiedziałeś, kurwa, że jakieś pytanie i zacząłeś od kurwa. Ty weź sobie podsłuchaj. Dobra, panowie. No i patrz, jak ty się zachowujesz. No i patrz. Pytanie to zero, chłopie, jesteś totalny... Stary, nie rozmawiam z tobą, ty jesteś totalnym bryszkokiem. Zaraz Kasio ma swój panel. Już nie chcesz gadać, kurwa, bo się kupisz. Nie, panowie, teraz my się skupimy jeszcze tutaj na zawodnikach. Zaraz słuchajcie z panel Kasiusza. Tam na pewno też będzie dużo do wyjaśnienia, także zostawimy to sobie na trzeci panel. Ostatnie słówko, bo tak widzę, że strasznie się zepsuł tu klimat. Może by Arek nam coś na rozweselenie zaśpiewał na przykład. To by mnie bardzo ucieszyło. Cokolwiek się wydarzy. A wy już kolegami jesteście teraz w Ferrari. Po jednej stronie, kurwa, najlepszy przyjaciel. Bo ja uwielbiam tą piosenkę. A ja wiem. Piewa, Jaruś, dawaj. Dużo ludzi ją uwielbia, bo masz 16 baniek wyświetleń. Ja się nie wpierdalam, Waszkowi, chciałem po prostu uwielbiam twoją piosenkę. Mówiłem ci to wiele razy przecież. Panowie, jeszcze może przejdę. Ja tak widzę i mi się tak szkoda tego Maxa zrobiło o Jarka. No zrób popałę, kurwa, na pocieszenie. Co ty, kurwa, szkoda? To... A moje dziecko, to i matkę, kurwa, można cisnąć? Co ty se, kurwa, myślisz, ty? Nic. Jak jesteś przeciwko, kurwa, mojej rodzinie, to zaraz będziesz w worze, kurwa, z nimi.
pierwsze dwie minuty i po dwóch minutach będzie wszystko wiadomo. Znaczy w twojej głowie, bo ja to kurwa, już wiem. Kurwa, ale dziwne, nie? Dziwne. Dziwne. Ale nie wiesz, bo kurwa, dziwne. Pięć ja... lat temu gadaliśmy... Ja go naprawdę lubię, jest mi dziwnie, ale krycha mi normalnie, mówi oczami. Ja pierdolę, ale... Rosjana nie da się nie lubić, właśnie nie? Wręcz przeciwnie, stary, bo jak ja na niego patrzę, zawsze miałem do niego szacunek. Jak na niego patrzę, to widzę te wszystkie przebitki, jak gdzieś spierdalał z tego hotelu w Tajlandii, widzę te... Dobra. Daj, serio, serio. I co ty, kurwa? I kurwa! Jest. Chodź, kurwa, o chodź, 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 kurwa. Dobra, 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 spokojnie. Chodź, kurwa. Jak masz jakiś problem, to chodź. Jaki mam problem, kurwa? Rzucasz się, kurwa, że się zaśmiałem, kurwa? Że spierdalałeś z hoteli, kurwa? Co ty, kurwa, odpierdalasz, ty? Dobra, ty fajnie, fajnie, tylko jest jedna rzecz. Ja się nie będę z tobą szarpał i nie dam mi siły na finał, jeżeli do niego dojdziesz, życzę ci tego. Bo jest jedna rzecz, bo ja tak, nie będę się można się śmiać, ale kto normalny w Tajlandii, jak są najcięższe więzienia świata, gdzie trzy miesiące wcześniej tragedia mojego życia się wydarzyła, zostałem pocięty maczetami, rozbijałby butelkę i podczas napadu, bo to był napad, kurwa, bronił się na śmierć i życie, chyba nie. No ale kurwa, przed sekundą powiedział do ciebie, że wyobraża sobie to i go to śmieszy, ja się zaśmiałem. On się tylko zaśmiał, kurwa, rzucasz, a masz go przed sobą, a do niego się nie rzucasz, a masz się bić z nim przed chwilą. Bo, słuchaj, bo jego lubiłem całe życie. Ale to jest spina na siłę, kurwa. A ciebie tak wiesz. No tak wiem, ale spina na siłę teraz robisz, kurwa, która jest niepotrzebna. Skup się, kurwa, na Krysi i, kurwa, wygraj walkę. O, to bo mam nadzieję, podoba. Że się spotkamy w tym finale. Ale że cię, kurwa, tam ja niszczy, rozumiesz? A ja wszystkich, kurwa, lubię. Każdego z nich lubię. Uwaga, Adrian, i do publiczności, pierścień. Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka, Arkadiusz Tańcula, wielkie brawa! Trzyma Benz, Benten, się zesrali o remix mi. Czy ja, kurwa, ukrywałem gdzieś, że przerabiałem baby hit? Ty nie przerobiłeś lekcji, ty, logicznego przetwarzania treści swych. No to ciężko, jak mózg już znikł. Czas na mnie, pójść na zegarek.